Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie nastawimy inkubator. Mam to na dodatkowe piętro, więc zdejmujemy. Nastawiam, proszę Państwa, 56 plus tutaj mamy 7, czyli tak, 64 jajka. Więc tutaj muszę sobie zaraz nastawić. Tutaj mamy gęsi i kacze jaja, to wam nie pokazywałem, ale tata mi przywiózł. No i dobra, ja sobie tutaj wszystko przygotuję. Miejsce, przygotuję sobie co? Że pozaznaczam sobie wszystkie jajka i się włączę. Teraz tutaj będę te jajka wszystkie ładował, co tutaj mam. Jednak było 8 stuczonych, nie zauważyłem, no ale już trudno, włożę. Nie jest duże pęknięcie, takie obicie skorupki, tak jakby można powiedzieć. Tutaj mam to, o tutaj zobaczycie, tutaj, o, czekajcie, może jakoś tak, tutaj jest lekko, tutaj dokładnie, albo czekajcie, o, inaczej wam pokażę, przytrzymam tak kamerę, o, tak jest pęknięte, ale lekko czuć, no nic, wsadzę, co będzie, to będzie. Będzie, co? Będzie to będzie, no trudno. Zrobię wam za chwilę timelapsa z układania. Mamy tutaj już gotowe jajka. Trzeba je teraz włożyć do inkubatora. Weszło tutaj 41 jajek, tam się zmieszczą, więc tutaj będę miał mniej roboty, bo po prostu zrobię tutaj, jak widzicie, pyk, jajka się obracają, pyk i jajka się obracają, więc tutaj mam o tyle mniej roboty. Tutaj sobie o tak poprzestawiam jeszcze. O. Cyk, 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 żeby były fajnie przestawione, to do góry nogami trzeba dać. No i tutaj mamy to pęknięte. No i cyk. Cyk, cyk, cyk. Aha, no to takie, no to widzicie, trzeba, nie wiem, tak. O, no i teraz jest fajnie. Tutaj trzeba wrócić. O. Ale też nie może tak być. No i dobra, idę to włożyć do inkubatora, więc was. Cyk, tutaj już was przestawiłem. Otwieramy. Tutaj się jeszcze zmieszczą jajka. No i będę przestawiał te mniejsze, dam tutaj do tego, co nie ma obracanego. O, cyk. No i co? Idę teraz po tamto. O, dobra, czekajcie, ja tu sobie, o, cyk, no i montujemy to tutaj, o, wszędzie zaszło, no i przychodzę sobie rano, mogę obracać, potem biorę, zdejmuję, te obracam i już czas jest na obrócenie tych, więc w tym czasie sobie pozwolę tutaj o tak pogmerać, tutaj poobracać, tutaj tak, to są jakieś miksy, jaj, tata mi przywiózł, nie wiem co to za, podobno jakieś landesy czy coś, jakieś kaczki zmieszane z dzikimi. Ale czekajcie, zgaszę światło i wam pokażę zarażenie gęsi.
ponieważ zanurzenie gęsi jest 100%. Zobaczcie sobie, o, cyk, weźmiemy takie najbardziej czyste jajko, czyli to. Tutaj się już gęś rozwija, jak widzicie. Nie wiem jak to, o. O, widzicie, rozwija się gęś. Także fajnie, ja tutaj zapalę już światło, żeby cokolwiek było widać. Tam jednak po cienku. O, cyk. Więc jajka obróciliśmy. Jutro będę sprawdzał tutaj jak z temperaturą. O, i wilgotnością. Przez noc się nic tutaj nie powinno złego stać, więc cyk. Cyk, no i mamy dwupiętrowy inkubator. Zobaczcie, tak to wygląda. O, tutaj nie zaszło, ale czekajcie, to się poprawi. O. O. Teraz wszędzie zaszło. No, także tak to wygląda. Przychodzę, cyk, obracam, no i idę. No i to już wszystko z dzisiejszego odcinka. Zapraszam jutro na 16:00. Do następnego. No i cześć.